Właśnie obejrzeli Państwo film Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda, film zrekonstruowany cyfrowo oczywiście. A teraz w ramach 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i w ramach sekcji Czysta Klasyka zapraszam Państwa na spotkanie, z którego Państwo się dowiedzą nieco więcej o reżyserze. A naszym gościem jest Michał Danielewicz, autor książki Ford Reżyser, którą mam tutaj przy sobie. Dzień Dzień dobry Panie. dobry. Witam serdecznie. Panie Michale, to zanim przejdziemy do Krzyżaków, bo to oczywiście będzie jeden z głównych wątków naszej rozmowy, chociaż nie wiem, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, to proszę trochę opowiedzieć o pana docieraniu do tej postaci, bo to nie jest biografia, ta książka, jak pan zaznacza na samym początku. I kto ją czytał, wie, że to jest też chwilami taka impresja trochę, więc to jest opowieść, tak pan o tym mówi. Proszę opowiedzieć troszeczkę o tym szukaniu Aleksandra Forda i o tym, z czego to wynikło, że to nie może być biografia w takim klasycznym rozumieniu tego słowa. Znaczy tak, w ogóle jakby to może zacznę od tego, co mnie gdzieś do tej postaci jakoś przyciągnęło. No to właśnie z jednej strony jakby te opinie, które gdzieś tam na jego temat funkcjonowały, były takie dość mocne i wyraziste, w większości niepochlebne. No, co znamionowało jakąś tam silną postać, silną osobowość. No tak, plus też koniec końców to, że był takim twórcą z jednej strony, tak jak tutaj przed spotkaniem pani powiedziała, że z jednej strony gdzieś została ta fama człowieka, który tutaj był wszechwładny, wszechpotężny w filmie polskim, a jednocześnie później nagle jakby zniknął kompletnie gdzieś z takiego horyzontu, ze świadomości polskiego świata filmowego i w ogóle kultury szerzej. No i tak, i natomiast jakby na początku ja rzeczywiście zakładałem, że to będzie książka taka, z jednej strony jakby od zawsze miałem takie troszeczkę bardziej ciągoty, że chciałem napisać coś bardziej literackiego, ale z drugiej strony myślałem, że zwłaszcza w sytuacji debiutu, uznałem, że to jakby takim lepszym rozwiązaniem będzie pójście w stronę takiej dość klasycznego, standardowego reportażu biograficznego. Po prostu, żeby też gdzieś tam ten swój warsztat jeszcze szlifować, dopracowywać, zanim gdzieś tam zacznę się jakoś bardziej literacko, powiedzmy, no, rozwijać, nazwijmy to, i produkować. Natomiast no, tu bardzo szybko się okazało, że tak naprawdę jest tak niewiele faktów, danych, i pomimo jakby tego, że Aleksander Ford odgrywał tak poczesną rolę w polskim filmie, to tak naprawdę właśnie tak niewiele było wiadomo i jakby bardzo szybko stało się dla mnie jasne, no, że taka standardowa forma reportażu, który właśnie troszeczkę gdzieś tam wprowadza takie elementy narracyjne, ale przede wszystkim przywiązuje dużą uwagę do takiego pisania, jak to było naprawdę, jakie są fakty, no to tutaj jakby zupełnie nie ma racji bytu. Raz, że te fakty są ostateczne, możliwość ich ustalenia jest, no tak, nie istnieje, to jest niemożliwe w wielu przypadkach. A dwa, że tak naprawdę to nie byłaby ta prawda o Fordzie. Znaczy, że dla mnie prawda o Aleksandrze Fordzie jest taka, że to był człowiek, który miał trzy różne daty urodzenia, trzy miejsca urodzenia i to jest prawda tego człowieka, a nie to, gdzie on, bo gdzieś tam rzeczywiście, tak, w którymś momencie na ten świat przyszedł. To jest właśnie charakterystyczne, że właściwie o nim można by powiedzieć, że taki człowiek zagadka, który, jak pan często tutaj powtarza przy kolejnych wydarzeniach opisywanych, czy kolejnych sytuacjach, że to jest człowiek, który naprawdę mylił tropy i bardzo często ci najbliżsi nawet nie wiedzieli, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Ta historia z żoną Eleanor Ford, która nie wiedziała, czy dwie panie, które ich odwiedziły z Rosji, to są jego siostry czy kuzynki, tak naprawdę. A była jego żoną, więc to już trochę nam pokazuje też o tej jego
skrytości być może, czy może takiej powściągliwości bardziej, prawdę, ale też to, co mnie bardzo zaskoczyło i właściwie zafascynowało, to to, że pan połączył dwie biografie, które wychodziły z bardzo podobnego punktu i ten motyw się pojawia w kilku miejscach, jakiegoś takiego równoległego rozwoju dwóch reżyserskich karier przedwojennych, dwóch chłopaków, którzy wywodzili się z bardzo biednych żydowskich rodzin i mówię oczywiście o drugim reżyserze, czyli Michale Waszyńskim. Proszę trochę opowiedzieć o tej paraleli, którą pan tutaj stworzył. Ona jest niesamowicie ciekawa. Tak, znaczy... Tak naprawdę to jest kilka takich postaci, jakby w którymś momencie też, no właśnie gdzieś zmagając się z tym stosunkowo skąpym materiałem dotyczącym bezpośrednio samego Forda, jednocześnie bardzo bogatym materiałem dotyczącym tego, co się działo obok niego i co dotyczyło ludzi, którzy gdzieś tam byli w jego orbicie, a on w ich orbitach, to też jakby skłoniło mnie do takiego podejścia, trochę poprzez, bo jest, tak jak pani właśnie tutaj wypunktowała, jest Michał Waszyński, ale jest jeszcze też kilka innych takich postaci. Wanda Jakubowska, Antoni Bogdziewicz, taki też do pewnego stopnia, ojej, teraz mi nazwisko wyleciało, scenarzysty kanału. Jerzy Stefan Stawiński. O tak, dziękuję. I też Stawińskiego i gdzieś te losy, ja to widziałem trochę w ten sposób, że tu gdzieś mnie zainspirowała wypowiedź samego Aleksandra Forda, który mówiąc, oczywiście nie o sobie, bo on nigdy o sobie nie mówił, ale o jednej, o postaciach ze swoich filmów, mówił, że jakby nie można ich do końca zrozumieć, ich sposobu funkcjonowania i bycia, nie rozumiejąc też czasów i miejsc, w których funkcjonowali. I dla mnie właśnie to opisywanie tych historii, jakichś takich żywotów równoległych, tych postaci ze świata filmowego, też było dla mnie jakby takim zobrazowaniem takich alternatywnych ścieżek dla człowieka takiego jak Alexander Ford, to znaczy, że on mógł w którymś momencie właśnie mieć tą karierę, jakby karierę, życie, podejście do filmu, realizować takie bardziej w duchu właśnie Michała Waszyńskiego, pójść na przykład w stronę, tak jak przez długi czas, tak Michał Waszyński, takiej bardzo no jakby popularnej, łatwej komercji, do czego też miał kwalifikacje, jakby też udowodnił przed wojną, że takie kino, które się masowo podoba robić, potrafi. No ale jednocześnie on z kolei w odróżnieniu właśnie od Waszyńskiego miał tą taką potrzebę, żeby w tych filmach mówić o tym, co on uważał za naprawdę ważne i gdzieś miał ten taki, no nie wiem, czy to można nazwać jakiś nerw takiego aktywisty w ramach tych swoich filmów, że chciał mówić o rzeczach gdzieś tam przede wszystkim społecznie, jak on tu mówił, ważnych i istotnych. Ale też później właśnie tej historii czy Wandy Jakubowskiej, która z kolei no też tutaj miała ambicje dość podobne, a jednocześnie jakby dużo jakoś tak dużo mocniej się zaangażowała, nazwijmy to w przyjacielski dialog z władzą po wojnie, tak, w ramach tej swojej twórczości filmowej. No a Ford, który jednak tak gdzieś bardziej zawsze lawirował, chociaż jakby też mógł być jakby takim twórcą bardziej układnym i też wyjść na tym, no, odnieść z tego pewne takie lub inne profity. Czy na przykład właśnie Stanisław Janicki, Jerzy Stawiński, który też jakoś w tej swojej, którym się tak mocno odcisna historia, to też jakoś tak dla mnie mocno właśnie rezonowało z tym też, jak Ford, jego życie i też jego biografia artystyczna mocno jest zanurzona w tej historii, w tych czasach, w których przyszło mu żyć. No i właśnie, jakby dla mnie to opisywanie gdzieś tam na marginesie tych historii innych osób było też taką sposobem refleksji nad tym właśnie,
lepszego zrozumienia drogi Forda, że właśnie te inne ścieżki, które były w jego zasięgu, on ich nie wybierał i to też coś o nim mówi, a ludzie inni tak wybierali. Tak? Oczywiście w żaden sposób nie oceniając tych ścieżek, bo żadna z nich nie jest, nie wiem, ja może czasami tak jakieś mi się jednak słowo cenne wymykają, ale to no, trochę wbrew moim intencjom. Jakby żadnych ścieżek nie chcę oceniać, bo wszystkie są skomplikowane, trudne i mają swoje plusy, minusy i tak dalej. Jasne, zwłaszcza w tym nie wiem, czy jeszcze coś o Waszyńskim? Znaczy, ja bym jeszcze zrobiła tutaj na momencik pauzę, dlatego że dopowiedziałabym Państwu, bo tyle wątków się pojawiło w Pana wypowiedzi, że chciałabym dopowiedzieć również, że w sekcji Czysta Klasyka 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych jest też pokazywany film, no właśnie drugi debiut, ale pierwszy zaginął w czasie wojny nad Niemnem, Wandy Jakubowskiej, czyli ostatni etap zrekonstruowany cyfrowo przez Filmotekę Narodową Instytutu Audiowizualny. I tutaj Państwa również zachęcam do zapoznania się z kolei z tym dziełem i trochę też w rozmowie później po seansie z profesor Moniką Talarczyk i wicedyrektor Filmoteki Anną Sienkiewicz-Rogowską opowiadamy o tym, jak się z kolei tamten film tworzył i w jakich okolicznościach. A z drugiej strony jeszcze chciałam przypomnieć, że z kolei Michał Waszyński, gdyby Państwa jakoś to nazwisko zadziwiło, to też został przypomniany w znakomitym dokumencie Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego przed 2 laty, czyli Książej Dybuk. No i właśnie tutaj do tego Waszyńskiego ja nawiązałam, ponieważ oczywiście te życiorysy, o których Pan mówi. Aha, i Stanisław Janicki się Panu przypomniał pewnie dlatego, że przecież on tutaj też bardzo przy tworzeniu tej książki był ważny, ponieważ to on taki dokument zrealizował o Aleksandrze Fordzie, Kochany i Nienawidzony. I to też myślę, że do tego wątku dojdziemy trochę, bo ten portret Forda wydaje mi się, że warto narysować. Także zachęcając Państwa do lektury książki oczywiście, przypomnę, Ford, reżyser. Bo jest to z pewnością nazwisko, które wszyscy znają, ale jednocześnie niewielu z nas może o nim coś więcej powiedzieć, z nas widzów zwykłych, niekoniecznie specjalistów interesujących się kinem. Natomiast Waszyński mi się tutaj wydawał ważny z powodu jednego zdania tak naprawdę, które w Pana książce pada. Dlatego, że pisze Pan w kontekście Krzyżaków o tym, że Waszyński, jego najlepszy film, ten, który przeszedł do historii, to jest film, w którym on najbliżej jest tego prawdziwego swojego ja, a też mylił tropy, też był, on z kolei konfabulował niesamowicie i stwarzał jakieś historie o sobie niesamowite i uwielbiał o sobie opowiadać, a z drugiej strony jest Aleksander Ford i największy sukces frekwencyjny polskiego kina, historyczny, czyli rok 60. i Krzyżacy, ten film się utrzymuje w czołówce od tamtej pory. I to jest film, o tym Pan mówi w ten sposób, w którym reżyser Aleksander Ford najbardziej się od siebie i od tych swoich zainteresowań filmowych i od tego, co chciał robić w kinie, oddalił. Więc jakbyśmy trochę ten wątek z kolei poruszyli, przechodząc już trochę w stronę Krzyżaków i tej produkcji, superprodukcji właściwie z końcówki lat 50. No tak, że to mi się jakoś, jak tak spojrzeć na to z dystansu, to się wydaje takim paradoksem, trochę złośliwym chichotem historii, że człowiek, no a może takim właśnie smutnym efektem, że człowiek, twórca, który właśnie tak tyle energii wkładał z jednej strony w lawirowanie przez te kilkadziesiąt lat, próbując realizować swoje kino, i jednocześnie przy zdecydowanej większości filmów jednak mniej lub bardziej udanych, ale jakby ja miałem poczucie, że one mają pewien, chociaż były bardzo różne, ale miały pewien właśnie rys wspólny, jakby jakiegoś takiego krytycyzmu, źle brzmi w kontekście i no w ogóle kino zaangażowane społecznie to chyba nie zawsze się dobrze kojarzy, ale u niego on miał też, jakby zawsze miał, bo z drugiej strony miał to wyczucie, to wspomniałem już, wyczucie masowego widza i zawsze jakby mu zależało, żeby te filmy też były atrakcyjne i to było ciekawe, jak on właśnie gdzieś też właśnie na tej płaszczyźnie lawirował, z jednej strony próbując być
krytyczny, gdzieś tam coś zadrapać, jakoś zadrażnić tego widza, a z drugiej strony no jednak go przyciągnąć i oczarować, bo po to ludzie do kina przychodzą. I gdzieś to napięcie jest widoczne we wszystkich chyba jego filmach, z tych, które się zachowały, i z tych, które się nie zachowały, to w większości wydaje się, że też coś takiego było. No a Krzyżacy to jest jakby historia no zupełnie inna, tak wielkie, historyczne kino kostiumowe, tak, no, które jest w jakimś stopniu, znaczy też jest imponujące. Ja, dla mnie na przykład przede wszystkim jako takie przedsięwzięcie organizacyjne, jak się zagłębiałem w historię tamtych czasów i powstawania tego filmu, ale też innych filmów i też choćby na tle właśnie pierwszej superprodukcji autorstwa Wandy Jakubowskiej, która tam się no, dosłownie rozleciała w rękach, jakby też to tym bardziej można docenić tutaj taki zmysł organizacyjny i talent właśnie do takiego przewodzenia i porwania ludzi, że w bardzo krótkim czasie, bo tam też im strasznie goniły termin, decyzja o kręceniu filmu bardzo późno zapadła. Był oczywiście, musiał być zrealizowany tutaj na rocznicę. Właśnie to gigantyczne przedsięwzięcie, jednak udało się to zrobić. No i on w ramach tego historycznego kina kostiumowego, zwłaszcza tamtych czasów, no tak, no wydaje się być właśnie taką solidną reżysersko-rzemieślniczą robotą. Ale jest jakby zupełnie czym innym i choćby już następny film, który i w zasadzie ostatni taki prawdziwy film Aleksandra Forda, który on zrobił, no to jest, no tak jakby troszeczkę on musiał wręcz jakby, tak sobie wyobrażam, trochę odreagować tych Krzyżaków, że też gdzieś tam się pojawia temat napięcia polsko-niemieckiego, ale jakby zupełnie inaczej pokazany, jakby w poprzek tych podziałów narodowościowych, ze wszystkimi odcieniami szarości, właśnie z jakimiś prowokacyjnymi scenami i historiami i takimi no, nieoczywistymi refleksjami, które gdzieś tam towarzyszą oglądaniu, czy pojawiają się po. No tak, a tutaj tacy Krzyżacy i właśnie za tych Krzyżaków jest głównie pamiętany. I no tak, myślę, że cieszyłby się, gdyby też przypominano niektóre inne jego filmy. Ja ze swojej strony szczególnie mogę powiedzieć, że mnie poruszyło właśnie i Pierwszy Dzień Wolności, czyli ten ostatni jego prawdziwy film z 1964 roku i pierwszy film powojenny, Ulica Graniczna, który z jednej strony jako też tak formalnie ma trochę rys takiego kina jeszcze przedwojennego i trochę jak się to ogląda, to chyba właśnie, nie wiem, bo to nie ja, to chyba Monika Talarczyk-Guba powiedziała tak, że to chyba od niej usłyszałem, ale bardzo mi się to spodobało, że to są takie właśnie w tym filmie postacie z kina przedwojennego, takie trochę pocieszne i dobroduszne, którym nagle przydarza się Druga Wojna Światowa, getto i w ogóle jakieś takie tematy, no właśnie zupełnie nie licujące z tym, co nam się kojarzy z takim właśnie uśmiechniętym kinem przedwojennym. Często muzycznym na przykład. Tak. Chociaż tak. Tutaj akurat... A na marginesie, bo pani wspomniała o ostatnim etapie Wandy Jakubowskiej, to też ze swojej strony gorąco zachęcam. Ja ten film po raz pierwszy obejrzałem właśnie tutaj w ramach researchu, zanurzenia się w świat tamtych czasów i zbierania materiałów do książki o Fordzie i tak. I ten film też zrobił na mnie niesamowite wrażenie. On ma jakiś taki z kolei, jakąś taki strasznie duży ładunek dokumentalny, mimo iż to jest fabuła oczywiście, ale to się czuje. Mm-hmm. Tak i to przypominam w sekcji Czysta Klasyka, Państwo ostatni etap zobaczą. Ja chciałam jeszcze tylko dopowiedzieć, że ta superprodukcja Wandy Jakubowskiej, o której Pan wspomniał, która się tak trochę rozlatywała w rękach, to Żołnierz Zwycięstwa, kolejny film zamówiony przez bardzo ważne biuro przełomu lat 40. i 50. Natomiast zostawiając to na boku, to zanim jeszcze, bo oczywiście chciałabym, żebyśmy wrócili za chwilę jeszcze do Krzyżaków i do tego, jak ta produkcja wyglądała. Natomiast myślę, że warto też... otwierając Państwa, którzy nas słuchają teraz, właśnie na tę postać Aleksandra Forda, trochę powiedzieć o tym rzeczywiście, bo już Pan wspomniał o tych tematach, które go interesowały, ale no, ta kariera się dzieli na i przedwojenny czas, i powojenny. To nie jest takie typowe, bo jednak bardzo mocno się kariery przedwojenne
z bardzo różnych względów, bardzo często dramatycznych, ucinały i po wojnie no to było budowane od nowa, ale akurat Ford był jednym z tych ludzi, którzy, czy Wanda Jakubowska, która debiutowała przed wojną, czy Waszyński już za granicą pracował później i nie jako reżyser zazwyczaj, ale gdyby Pan mógł trochę też opowiedzieć o tych filmach przedwojennych Aleksandra Forda i o tym, jak on w ogóle trafił do kina, bo to była taka pasja i miłość, że nie bez powodu Pana książka nosi tytuł Ford reżyser, bo ten reżyser u niego dominował, mam wrażenie, nad wszystkimi innymi rolami, które w życiu pełnił. Tak. Tak, też mi się tak wydaje. Historia tak przedwojenna Forda, znaczy jako człowieka bardziej, czy jako artysty? Nie wiem, tak od czego. Wydaje mi się, że skupmy się, będąc na festiwalu, na Fordzie artyście, ale też chodzi mi o to, żeby trochę odsłonić przed naszymi widzami to, te pasje właśnie, z jaką on trafił. No i też te wszystkie zagadki, może nie wszystkie odsłaniajmy oczywiście, ale też tam jest mnóstwo takich niewiadomych, czy takich no nie chciałabym powiedzieć zakłamań, ale takich wersji rzeczywistości, wersji jego młodości, które są, no bo Pan pisze o tym i cytuje Pan na przykład trzy zdania, które są początkiem jakiejś publikacji o Fordzie, w których właściwie są trzy kłamstwa, bo ani nie urodził się w Warszawie, ani nie studiował historii sztuki i tak dalej, i tak dalej. Więc skąd on się wziął w kinie? Skąd on się wziął w tych kręgach i jak to się stało, że zaczął robić filmy? Tak, Znaczy, to co niewątpliwie o nim wiadomo, to że z Łodzi trafił do Warszawy. Łódź wtedy jeszcze nie była taką filmową stolicą Polski przed wojną, jak nią się stała po wojnie, właśnie zresztą w dużym stopniu za sprawą samego Aleksandra Forda. Przy czym on się wywodził z biednej rodziny i też jakby taka ścieżka, no tak, zaczynał... Tak naprawdę pierwsze kroki stawiał przy pracy przy kronice filmowej. Później miał szczęście, że trafił na mecenasa, który sfinansował, arystokratę, który sfinansował jego debiut dokumentalny, taki króciutki film, który no, oczywiście był gdzieś tam króciutkim filmem, żadnym tam wielkim dziełem, na które ludzie chodzili do kina, ale gdzieś tam zwrócił uwagę branży i sprawił, że właśnie w tamtych czasach, kiedy producenci produkowało się mnóstwo właśnie tanich filmów na jedno kopyto i raz, dwa, w czym właśnie duży udział miał i w co się świetnie wpasował Waszyński, no to tak samo takie zlecenie dostał Ford, który jednocześnie próbował właśnie z tej jakiejś takiej taniej produkcji gdzieś tam zrobić coś, co dać tam też ujście swoim ambicjom artystycznym. No i film poniósł klapę na każdym froncie, ani nie był frekwencyjnym sukcesem, ani nie był żadnym dziełem uznawanym przez kogokolwiek za jakoś bardziej wartościowe. Natomiast później jego następny film gdzieś tam z tej pierwszej porażki chyba wyciągnął właśnie, rzeczywiście odrobił tę lekcję, wyciągnął wnioski i następny jego film okazał się już wielkim sukcesem, tak, dostał tam nagrodę, jakiś tytuł filmu roku i był właśnie, już reprezentował to, co jakby Ford później przez całe życie starał się z mniejszym lub większym powodzeniem realizować, czyli właśnie z jednej strony był filmem skierowanym do masowej publiki, bo to była historia taka no właśnie chwytająca za serce młodego chłopaka, gazeciarza, to się działo właśnie w środowisku dziecięcych sprzedawców gazet, których wtedy było pełno na ulicach Warszawy. No tam w tle była miłość do dziewczyny, choroba matki, wyścig rowerowy, trochę napięcia, trochę sensacji, no ale właśnie i było, jakby tam było naturalnie miejsce na to tło społeczne, no bo te dzieciaki nie wywodziły się gdzieś tam z jakichś rodzin dobrze uposażonych, tylko to były no tak dzieci, które od małego musiały zarabiać na siebie, czy też dokładać się do życia swoich rodzin. Więc jakby tam było naturalny sposób miejsce na pokazanie tego tła, a jednocześnie właśnie była ta historia łapiąca za serca, myślę przede wszystkim.
Tak mówię, myślę, bo zachowały się recenzje tego filmu i jakieś tam wspomnienia, tak, jakieś scen, to ci ludzie, którzy widzieli ten film, na których on zrobił wrażenie i z którym ja miałem przy okazji rozmawiać, czy dotrzeć do wywiadów, bo już nie żyli, w których oni tam gdzieś wspominali jakieś sceny z tych filmów. No to zostało, jakby to są rekonstrukcje dokonane na tej podstawie. No tak, a później to było właśnie cały czas, jakby te kolejne jego filmy to były tak, no takie... Tak w kratkę mu się udawały, prawda? To była rzeczywiście sinusoida. Albo jest okej i krytycy są zadowoleni i publiczność też docenia, albo wszyscy odrzucają te filmy. Tak, a on jednocześnie przy każdym filmie jakby widać było, że coś tam próbuje po swojemu, co ewidentnie jakby też myślę, musiał być świadomy, że nie jest, że jest ryzykowne, ale on to ryzyko cały czas podejmował, tak, i na skróty nie chodził i często dostawał no, po łapach, po nosie od losu, od władz, ale tak, no jakoś był w tym swoim uporze konsekwentny. No to jest charakterystyczne, że on oczywiście dostawał po łapach i po nosie i na przykład ten powojenny film Ulica Graniczna powstający w Pradze, prawda, po to, żeby nie zaglądano mu aż tak bardzo w to, co tam powstaje i robił już po tym, jak odszedł ze stanowiska szefa filmu polskiego, na którym to stanowisku no miał ogromny wpływ na to, co się w filmie polskim dzieje, kto te filmy robi i też pewna fama za nim szła. To jest charakterystyczne, że też pan rozbija w książce trochę niektóre te plotki czy niektóre te opinie, które za nim szły i to jest też bardzo ciekawe, jak migotliwy jest to obraz, a potem jak się dojdzie do sedna, to okazuje się, że nikt nic takiego nie powiedział albo niczego takiego nie było, ale myślę, że na przykład... Niektóre te plotki, niektóre te opinie, które o nim krążyły, były mu na rękę ze względu na to, żeby budować jakiś obraz swojej siły jednak i siły przebicia. Natomiast wróciłabym już do Krzyżaków też. Proszę trochę opowiedzieć o tym, w jakich okolicznościach, bo on dostał zadanie, prawda, żeby ten film powstał i to było 550. rocznica bitwy pod Grunwaldem i mówił pan o tym, że to dosyć późno się zaczęły prace nad tym, więc też wspomina pan o tym, bo tutaj oczywiście znowu Jerzy Stefan Stawiński, autor scenariusza i chwała Bogu, jemu bardzo szybko szło pisanie tego scenariusza i to wszystko jakoś się rzeczywiście w miarę dobrze toczyło. Jak Ford przystąpił do Krzyżaków? O, tak zapytam. No to tak, w ogóle są trzy, tak, ja się znowu tak jak w wielu przypadkach dotyczących Aleksandra Forda natknąłem się na trzy wersje tego, jak to się zaczęło. Jedni mówili, że to właśnie władza się zwróciła z propozycją do niego, żeby taki film nakręcił, że teraz to jest dobry moment na właśnie coś takiego i on jest tym człowiekiem, który powinien to zrobić. Były też głosy, które mówiły, że to Ford z kolei zabiegał u władzy, no bo w 58 czy 9, no tak stosunkowo wcześniej właśnie zrobił film, którym jakby znowu przeholował, przeszarżował ósmy dzień tygodnia, który poszedł na półkę, rozcieczył władzę. Bo mu powiedział tak. Butami albo popielniczką, tego właściwie nikt nie sprawdzi już, ale taka jest legenda, że rzucił w ekran, prawda, jak zobaczył ósmy dzień tygodnia. Tak, tak. Chociaż ta historia też się powtarza przy okazji innych filmów i Kabaretu Starszych Panów i tak. To później filmowcy chyba uwielbiali tak opowiadać o tym, że Gomułka rzucał właśnie w ich dzieło. Każdy chciał, żeby to w ich dzieło było obrzucone przez Gomułkę tym lub owym. Więc druga wersja była taka, że to Ford zabiegał, żeby właśnie gdzieś tam jakby trochę odrobić straty, gdzieś tam odzyskać tą utraconą pozycję, jakąś przychylność i możliwość realizacji kolejnych filmów, już później wedle bardziej własnych zapędów i potrzeb. A trzecia wersja, ona mi się najbardziej podoba, to była taka, że to byli ludzie, którzy twierdzili, że to Ford tak wszystko ustawił i zabiegał i gdzieś tam właśnie rzucał jakieś sugestie,
żeby jednak to właśnie ci rządzący przyszli do niego, ale gdzieś tam, że u początku, u źródła, u zarania to była jego inicjatywa, inspiracja władzy do tego, żeby tu się zwrócili i do niego z taką propozycją. No i właśnie, te prace koniec końców, ja już teraz nie pamiętam, czy on ruszył jeszcze w 58 czy w 59, no w końcu, że jakoś skandalicznie późno podjęto tą decyzję, biorąc pod uwagę to, jak wielkiej skali miał być to film i na kiedy miał być gotowy, bo tutaj termin był nienegocjowalny. No jakby ten film od początku też powstawał pod taką wielką presją społeczną, bo oczywiście to jeszcze, my już jesteśmy jakby przyzwyczajeni, że te wszystkie dzieła kanoniczne polskiej literatury, którymi męczono nas w szkole, że one wszystkie są już zekranizowane i można oglądać, tak, i ja sam już wiele z tych książek mogłem nie czytać, tylko oglądać, tak, i się w ten sposób wyłgać na lekcjach polskiego, jak robią tak tysiące uczniów co roku. No ale wtedy jakby to jeszcze czegoś takiego za bardzo nie były przedwojenne dzieła, no ale one też były trochę inne i to też takie filmy się inaczej oglądało, a to było właśnie pierwsze tego typu wielkie przedsięwzięcie ekranizowania jednego z najbardziej popularnych tak polskich dzieł literatury, więc też były tam wielkie emocje, kto ma kogo grać, że nie, ten człowiek się zupełnie nie nadaje do tej roli, bo ludzie go nie widzą, tak, piszą listy do gazet, do wytwórni, tak, ze swoimi propozycjami. No więc ta presja jest, no można przypuszczać, że ogromna, a jednocześnie Ford jakby w tym wszystkim potrafi właśnie zrekrutować tą ekipę, też obsadzić tych aktorów, to akurat to też wiele osób mu nieprzychylnych podkreślało, że on zawsze miał talent do castingu, jakby do wyławiania dobrych aktorów do odgrywania danych postaci. Też ma na koncie w sumie dużo uznanych później aktorów polskiego kina debiutowało, czy też pierwsze znaczące role zagrało właśnie w jego filmach. Więc z tym sobie dał radę, ale też potrafił i tam się zachował właśnie te wspomnienia ekip, ludzi, członków ekipy, którzy mówili właśnie też o tym, jak on tam potrafił ludzi inspirować do tej pracy, tak? Gdzieś tam motywować, też wzbudzać takiego ducha współtworzenia, tak? Jak tutaj angażował ludzi w to, w debatę, czy Bogu Rodzica powinna trafić do filmu, czy nie, no bo oczywiście, tak, w tamtych czasach i w tamtym kontekście, klimacie, no to taki gest był trochę, mógł mieć znamiona drażliwości, kontrowersyjności, a z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić tych rycerzy, którzy gdzieś tam jakichś pieśni religijnych przed bitwą nie śpiewają. No i oczywiście on od początku wiedział, że to Bogu Rodzice chce umieścić w filmie, ale to, że pozwolił się wszystkim członkom ekipy wypowiedzieć swoje zdanie, oczywiście wszyscy albo prawie wszyscy byli za. No i później podjął tą decyzję, którą i tak chciał podjąć, tak, ale ludzie mieli poczucie, że w tym współuczestniczą. No i mnóstwo takich, tak, czy opowieść Mieczysława, tak, Kalenika, który też tak tam śmiesznie o tym opowiadał, że właśnie jemu się wydawało, spotykał się z reżyserem, reżyser go tam pytał właśnie, jak on by zagrał tą scenę, no on tam mu opowiadał albo odgrywał, podkiwał głową, mówił tak, świetnie, Mieczysław. Właśnie w ten sposób, tylko widzisz, bo tutaj jest taka sprawa i coś tam mówił, jedno, dwa, trzy zdania, coś mu tam tłumaczył i Mieczysław kiwał głową i grał i dopiero później się orientował, że w zasadzie to zupełnie niewiele miało wspólnego z tym, co on, jak on początkowo chciał to zagrać, a to było to, co chciał Ford, ale też potrafił właśnie to docenić, tą mistrzowską klasę reżysera, który tutaj jakby potrafił tego aktora tak pociągnąć za sobą w sposób dla niego właściwie nieodczuwalny. Tu też bym wspomniała, bo też cytuję pana Emila Karewicza, czyli Władysława Jagiełłę, króla ekranowego, który bał się Forda i nie wiedział, czego ma się spodziewać. I też to jest znowu opowieść o tym wizerunku Forda, który funkcjonował, a z drugiej strony wiele tych świadectw, które pan cytuje, i także z pracy na planie Krzyżaków, opowiada o tym, że on na planie rzeczywiście był absolutnie oddanym
każdemu członkowi ekipy, w tym sensie, że znaczy oddanym, umiał się zachować wobec każdego i wszyscy byli ujęci jego tym, że on każdemu okazuje szacunek, z każdym się wita, każdego pamięta po imieniu, nie tylko jego, ale rodziny, dzieci i tak dalej, i tak dalej. No i Karewicz przestał się bać, czyli nie wiedział właściwie, trudno mu było zrozumieć, że to jest ten sam człowiek, o którym słyszał i którego widzi na planie Krzyżaków. Trochę tak chyba można to określić. Tak, tak. No Ford jakby potrafił świetnie się przerzucać pomiędzy różnymi trybami funkcjonowania i bycia, jakby być zupełnie innym człowiekiem na planie, innym człowiekiem w środowisku filmowym, tak, dla kolegów, tudzież konkurentów, jak zdaje się on często ich postrzegał, filmowców i filmowczyń, a jeszcze innym człowiekiem, tak, w życiu prywatnym, dla osób bliskich, tak, bliskich, niebliskich, tak mówię z pewnym wahaniem, bo ciężko powiedzieć, czy on z kimkolwiek był tak naprawdę blisko, no ale tak bliskich, tak, w tym sensie, jakim potocznie się przyjęło uważać, tak, ludzi takich jak właśnie dzieci, małżonki. To jeszcze zapytam, bo wspominałam na początku i myślę, że wielu widzów ma podobnie, że kiedy podaję tytuły filmów Aleksandra Forda, to właśnie Krzyżacy, Ulica Graniczna, Pierwszy Dzień Wolności, one się przypominają. Natomiast nie bardzo wiemy, co się z nim stało później, być może, tak w takim czysto laickim swoim oglądzie. To co się stało z Aleksandrem Fordem po Pierwszym Dniu Wolności? No tak, a później przed 68 rok i Ford wyjechał, jak to wtedy mówiono, ale też no, jak tam zachowały się wspomnienia, tu już jak rozmawiałem tak z córką Aleksandra Forda i też jak miałem dostęp do rozmów z synem Aleksandra Forda i z żoną drugą, Elinor, no to jakby to nie była po prostu decyzja o wyjeździe, tylko oni rzeczywiście byli mocno na różne sposoby prześladowani, taki oczywiście na miękko, ale no tak, wyobrażam sobie, że presja musiała być ogromna i w momencie, kiedy za człowiekiem jeździ samochód, który jest dodatkowo jeszcze prowokacyjnie plakierowany na czerwono, że nawet nie udają, że, tak, że się w jakikolwiek sposób kryją, że go śledzą, tutaj gdzieś go spychają z drogi, tutaj jakieś telefony po nocach, tutaj na zebraniu partyjnym, komórki partyjnej w zakładach, tutaj w Warszawie chyba w siedzibie film. Ja już wtedy nie wiem, to się już nie nazywało Film Polski, już nie pamiętam, jak się wtedy to nazywało. No w końcu na zebraniu partyjnym filmowców jakby zostaje przeprowadzona takie no, publiczna inkwizycja Aleksandra Forda i tam po prostu dziesiątki ludzi zarzucają mu rzeczy większego i mniejszego kalibru, mniej i bardziej prawdziwe. Inni co najwyżej milczą, tak, nikt nie staje w jego obronie. No tak, że jakby biorąc to wszystko pod uwagę, znaczy on też jakby długo jeszcze tutaj, bo to przecież zaczęło się w 68, a nawet już w 7 była, bo to przecież ta wojna sześciodniowa, to już wtedy była przygrywka do tego typu działań i ta atmosfera zaczęła tężeć. No i on jeszcze tak, jeśli dobrze pamiętam, to jakoś w marcu 69 ostatecznie wyjechał jeszcze, jakby próbował jeszcze przez pewien czas. Miał nadzieję, że to się tak się wydaje, że jakby uda mu się to, przez to wszystko przejść, ale właśnie na swoich warunkach i zachowując twarz, tak, on tam w tym momencie mówił, że nie da mi się upokorzyć. I miał takie, to można być pewien, że miał takie bardzo rozwinięte poczucie własnej godności. Ale no jednak w którymś momencie tak, chyba już przestał wierzyć, że jest w stanie wrócić do pracy i funkcjonowania tutaj w taki sposób, w jaki no, do normalnego funkcjonowania, do kręcenia filmów bez właśnie ukorzenia się jakiejś ekspiacji, bo to też jakby o to się tam
toczyła rozgrywka, tego dostawał wyraźne sygnały, że jakby tego oczekują, tak, że on ma tutaj się pokajać, przeprosić i wtedy też można i w gazetach napisać. I on był jakby takim idealnym symbolem właśnie tego, ku czemu ludzie wtedy, Polską rządzący, próbowali zwrócić społeczną niechęć. Znaczy był człowiekiem żydowskiego pochodzenia, był człowiekiem, który odniósł niewątpliwie sukces, był człowiekiem tak, który sobie świetnie radził, kręcił filmy, był znany, jeździł drogimi samochodami, a jednocześnie był gdzieś nielubiany przez wielu ze względu na takie, a nie inne cechy charakteru, a przede wszystkim był też postacią publicznie znaną, tak, bo oprócz tego, że kręciła się karuzela stanowisk i ludzie w różnych ministerstwach i przedsiębiorstwach byli wyrzucani z pracy, żeby młodsi mogli wejść na ich miejsce, no to gdzieś tam jakby gazety nie będą pisać, ludzie nie będą rozmawiać, że dyrektora jakiejś tam fabryki wyrzucono, bo kto tam zna jakiegoś dyrektora, ale że tutaj Aleksandra Forda, tego, który nakręcił Krzyżaków, tego, który romansował z Aleksandrą Śląską, tego, który się woził Mercedesem, kabrioletem, tak, tutaj po polskich drogach, że tutaj jemu nie odpuszczają, że jemu ucierają nosa, no to już jakby na ludziach robiło wrażenie. No i w tych warunkach Ford zdecydował się, jeśli można powiedzieć, że to on decydował, a nie za niego zdecydowano, w końcu no wyjechał z kraju wraz z rodziną i później przez wiele lat jeszcze podejmował no dość dramatyczne próby jakby znowu od odbudowania swojej kariery, no po prostu kręcenia kolejnych filmów i jeszcze dwa, tak, bodajże trzy, zależy, bo tam jedna produkcja telewizyjna, no można powiedzieć, że nakręcił, ale tak naprawdę to właśnie, tak jak powiedział pan Stanisław Janicki, to były kikuty, nie filmy, znaczy on nie miał absolutnie żadnych warunków, tu nie chodzi o jakieś wysokie budżety, tylko po prostu takich normalnych warunków pracy. W sensie, że miał jakiś tam skandalicznie słaby sprzęt, cały czas miał obcinane dni zdjęciowe, też ewidentnie nie potrafił się odnaleźć w zachodnich systemach produkcji, już jednak to był człowiek, który najpierw został ukształtowany przez jakby jego funkcjonowanie zawodowe, uczył się tego, jak być reżyserem w polskim kinie przedwojennym, które było też zupełnie innym kinem, potem potrafił się jakoś tam odnaleźć na nowo i na nowo nauczyć, wynaleźć siebie jako reżysera w Polsce powojennej. No i chyba wierzył, że mimo tych już wtedy co 60 lat na karku, że będzie w stanie jakby trzeci raz się na nowo trochę skonstruować jako reżyser na zachodzie. No to już mu się nie udało, tak? I te filmy właściwie nie są filmami i on to wiedział i no tak. Zawodowo mu nie szło, życie rodzinne też mu się sypało, też no, z tych relacji, które się zachowały, to wychodzi też, że on był, znaczy wiadomo, zawsze był trudnym człowiekiem, ale w tej sytuacji no, myślę, że był trudny w dwójnasób. No i później te jego losy emigracyjne no, są wyjątkowo smutne, bo koniec końców po chyba kilkunastu nawet latach tej uporczywej wegetacji, no ostatecznie popełnił samobójstwo i też myślę, że znaczy ja miałem takie poczucie, jak głównie jak czytałem jakieś wywiady, tak, ludzie wspominali o Aleksandrze Fordzie już tak właśnie w czasach bardziej współczesnych, wiedząc później, jak ta jego historia się ułożyła, że w wielu wypowiedziach wielu ludzi gdzieś tam, którzy jakby już w tamtych czasach też aktywnie uczestniczyli w życiu filmowym, że było, można chyba mówić o jakimś takim zbiorowym trochę poczuciu winy, znaczy wielu ludzi pewnie myślało, nie darzyło Forda sympatią, ale koniec końców myślę, że nikt jakby nie życzyłby mu tak tragicznego losu, jaki później był jego udziałem i jakoś tak to z jednej strony no właśnie, jakby to było to, co ówcześnie rządzący Polską w tych latach tuż pomarcowych
do czego chcieli doprowadzić, czyli żeby tych Polaków żydowskiego pochodzenia, którzy gdzieś tam zajmowali wysokie stanowiska, czy w świecie władzy, czy kultury, żeby możliwie ich jakby wymazać i z aktualnego życia, ale też z pamięci, żeby ich gdzieś tam zepchnąć trochę w niebyt. No i to były z jednej strony właśnie te motywacje polityczne, ale z drugiej strony też myślę, że w przypadku właśnie ludzi ze środowiska filmowego to było też takie trochę ludzkie poczucie winy, że trochę niewygodnie było wspominać tego Aleksandra Forda, bo to było, no tak, smutna, bolesna sprawa, tu, gdzie większość była, część osób uczestniczyła w nagonce, a zdecydowana większość no, była po prostu milczącymi statystami, ale to też nie jest jakaś chlubna rola. No. Ja teraz na moment sięgnę jeszcze, przypominam, że Michał Danielewicz jest autorem książki, Ford reżyser i takie cytaty oczywiście bardzo przyciągające uwagę znalazły się na ostatniej stronie okładki. Na przykład Tyrmand napisał o Fordzie: Ford ma metodę, potrafi tak skumulować fałsz, że nic się odkłamać nie daje, albo Marek Chłasko, czyli przecież autor opowiadania. Ósmy dzień tygodnia, na całej swojej drodze nie spotkałem człowieka tak bezwzględnie cwanego jak Ford, czyli tutaj też rzeczywiście my rozmawiając, no siłą rzeczy nie sięgaliśmy po te wątki, które mogłyby tutaj ten obraz Forda pogłębić, bo skupiamy się na Fordzie reżyserze, ale rzeczywiście było też go za co nie lubić, to jest też fakt, bo teraz przypomina mi się ten niesamowicie w kontekście tego, co się wydarzyło, a może raczej tego, co się nie wydarzyło po jego wyjeździe z Polski, obraz rozmontowywania dekoracji już gotowych do jego filmu. I to z tego, co pamiętam, miał być film o Korczaku, ten temat, tak. Prawda? Ten temat, który go no, chciał ten film realizować i też za granicą próbował jeden z tych kikutów, jak to określił Stanisław Janicki, a pan zacytował, to był właśnie telewizyjny film o Korczaku. I to jest rzeczywiście niesamowicie silna, tak symbolicznie scena, którą opisuje Andrzej Wajda, który widział to rozmontowywanie dekoracji w hali filmowej, a z drugiej strony Andrzej Wajda, którego opiekunem artystycznym przy pokoleniu był Aleksander Ford i który mu ten film po prostu całkowicie przemontował i to bez jego wiedzy. Więc te wszystkie tarcia, te wszystkie elementy tutaj jakoś niesamowicie w tej osobie się ścierają a jednocześnie bronił filmu Wajdy przed atakami tych, którzy musieli ten film zaakceptować, prawda? No ale Państwo na festiwalu 45. Polskich Filmów Fabularnych mogą obejrzeć Krzyżaków w zrekonstruowanej wersji. Aleksander Ford to kawał historii polskiego kina, mówiąc tak jakoś kolokwialnie i dziwnie, ale jednak myślę, że trzeba to powiedzieć i myślę, że warto z tą postacią się zapoznać. Bardzo polecam do tego celu nie tylko oglądanie filmów, ale też przeczytanie książki Michała Danielewicza. Panie Michale, bardzo dziękuję za rozmowę i za to spotkanie. Dziękuję również Pani Katarzyno. Dziękuję serdecznie. Ford reżyser. Państwu bardzo również dziękuję i zapraszam do oglądania filmów w sekcji Czysta Klasyka, ale też oczywiście inne sekcje i w tym roku online, więc mają Państwo dostęp nie tylko w Gdyni do filmów 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dziękuję. Myślę, że możemy pomachać na koniec, tak chociaż, żeby było tak po ludzku. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.